Przewidziane w rządowym projekcie ustawy podniesienie kwoty świadczenia wychowawczego z 500 do 800 zł zostanie wdrożone po 1 stycznia 2024 roku. Osoby, które już wcześniej złożyły wnioski o to świadczenie, dostaną wypłaty w nowej wysokości. Informacja o tym będzie przekazana elektronicznie. Zgodnie z projektem ustawy wyższe pieniądze dla rodziców będą wypłacane od stycznia przyszłego roku. Zrobimy to w sposób płynny, a wysokość kwoty zostanie podniesiona automatycznie, czyli nie będzie trzeba składać żadnych wniosków i absolutnie nie trzeba będzie w tej sprawie przychodzić do ZUS. W całej Polsce wniosków o 500 plus zostało wysłanych już 4 miliony 600 tysięcy na 7 milionów 200 tysięcy dzieci. Na Dolnym Śląsku wpłynęło już 354 tysiące wniosków na 536 tysięcy dzieci. Dolnośląska populacja dzieci, na które rodzice otrzymują to świadczenie, stanowi więc 7,5% tej krajowej. Najszybciej wniosek można złożyć poprzez aplikację MZUS. Stare dane zaciągną się z tak zwanego automatu, a rodzice po podniesieniu kwoty w przyszłym roku, w styczniu, żadnych zmian poza większymi pieniędzmi na koncie nie powinni zauważyć. Wszystkie pozostałe zasady funkcjonowania programu Rodzina 500 Plus pozostaną niezmienne. ZUS dementuje też pojawiające się plotki, jakoby już wypłacał świadczenie w tej wyższej kwocie.